Od 29 listopada do 2 grudnia zapraszamy w gościnne progi Zamku Królewskiego Arkady Kubickiego, gdzie odbywają się 21 targi książki historycznej. Codziennie czynne są od godziny 10 do 18. Wstęp jest wolny. Zapraszamy po raz 21. Przy okazji targów organizujemy salon książki muzealnej, salon bibliotek oraz pierwszy salon książki białoruskiej. Organizujemy to razem z Historycznym Towarzystwem Białoruskim. Ponad 220 wydawców z Polski, ale także 11 wydawców z zagranicy. Wiele imprez towarzyszących. Każdy, kto przyjdzie, znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie. Przede wszystkim jest to miejsce spotkań z profesorami i autorami książek historycznych. Dla młodzieży i dzieci zapraszamy, będą odbywać się lekcje muzealne, ale także zabawy, czytanie bajek historycznych. Dla dorosłych zapraszamy na prezentację filmów, szczególnie w czwartek Universal Pictures organizuje taką imprezę tutaj w sali kinowej. Dodatkowo zapraszamy na autorów, którzy przyjeżdżają z całego świata, między innymi pan Władimir Bieszanow, autor książki Twierdza Brześć, którego będziemy gościć na targach książki historycznej. Uroczyste otwarcie targów to jest czwartek o godzinie 12 w sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Zawsze zaczynamy od wręczenia Nagrody Kliona na najlepszą książkę historyczną roku. Kategorie są takie: monografia naukowa, kategoria autorska, warszawiana i edytorska. Monografie i kategoria właśnie autorska to się nam troszkę zazębia i często jest tak, że przesuwamy z jednej kategorii do drugiej, żeby wybitne książki nagrodzić. No, warszawiana jest oczywista, edytorska, też jest pewien problem, czy szata graficzna, czy pomysł serii. W każdym razie ta nagroda ma tradycję, wydaje mi się, że jest prestiżowa i w każdym razie w środowisku historycznym jest bardzo ceniona. To jest promocja czytelnictwa, ale z naciskiem na walory naukowe. No, to nie są takie, są też nagrody instytucji naukowych, ale w każdym razie tutaj, żeby to było do czytania, żeby było dużo pracy i żeby to było poważne i żeby wywoływało dyskusję. To znaczy naturalnie wydaje mi się, że jest wielka moda na historię w ogóle. Wszystkie dzienniki mają dodatki historyczne, olbrzymia ilość książek wychodzi i tutaj mi się zdaje, nasza rola jest ważna, żeby jednak odsiewać i zachować, no właśnie Clio, to jest jednak muza historii, żeby to było poważne.